która jest zorganizowana w Centrum Kultury, a spotkaliśmy się konkretnie, aby podsumować rozpoczynające się, podsumować może poczynania związane z rozpoczynającym się projektem, który będzie realizowany w Centrum Kultury, a jest to możliwe za sprawą współpracy z Stowarzyszeniem Nasz Klicz, gdzie bardzo prosiła panią prezes Karolinę Chodniczak, aby przybliżyła dzisiejszy temat spotkania. Projekt polegał na tym, że otworzyliśmy pracownię krawiecką. Projekt jest sfinansowany przez Bank Zachodni WBK, Grupa Santander, w ramach konkursu Tu Mieszkam, Tu Zmieniam. I Stowarzyszenie Nasz Klicz na tą pracownię otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy. Zostały zakupione maszyny oraz różne inne akcesoria krawieckie, które będą wykorzystywane podczas warsztatów, które będą odbywały się przez 12 godzin, raz w tygodniu po godzinie, w dwóch grupach projektowych po 8 osób i będzie prowadziła je pani Elżbieta Gwardyś. Ja tylko chciałabym, witamy. Ja chciałabym tylko dodać, że gościmy dzisiaj przedstawiciela banku. Bardzo serdecznie chciałabym powitać panią dyrektor. Bardzo wielkie podziękowania. I witam bardzo serdecznie pana wójta, który również nas wspiera w programu, za który jesteśmy bardzo dumni. Ale mamy niespodzianki dwie, a mianowicie przyjechał do nas Muzeum Zamego Palińskich pan Roland Jędrzejczak, który opowie nam, bo się ściągę, o pradziejach i strojach. Która jest, myślę, że bardzo interesująca, to jest epoka brązu, jeżeli chodzi o strój. Tutaj, szanowni państwo, mamy jedno z niezwykłych znalezisk archeologicznych, gdzie mamy pełen strój kobiecy z epoki brązu. To jest znalezisko trumienne, to jest znalezisko bagienne z Danii. Tutaj po prawej stronie jest oryginalna trumna wykonana z dębiny, w której pochowana była właśnie młoda dziewczyna. A tu państwo macie rekonstrukcję, jak ten strój dziewczyny wygląda. To jest czas, o którym można mówić, że to jest początek Polski. Niestety dla naszych źródeł, dla ziem polskiej jest bardzo mało informacji o tym, jak do końca wyglądały stroje naszych przodków. Większość rzeczy, które funkcjonuje gdzieś tam w literaturze, jest oparte albo na informacjach z źródeł zachodnich, albo generalnie na przekazach. Zajęcia będą co prawda jeszcze trwały na piętro wyżej, tak? Tak. Czego możemy się spodziewać na pierwszym takim spotkaniu? Na pierwszym spotkaniu to przede wszystkim trzeba się nauczyć. Tak jest. To jest podstawa. A potem dopiero życie. Proszę, czy pierwsze zajęcia to tak wiadomo, jak się zakłada nitkę z góry, z dołu, jak się reguluje maszyna. Tak, to będzie dobrze. Ponieważ konsultowaliśmy się z panią Elżbietą, żeby kupić porządne i dobre maszyny. Dziś mi się pani przedstawiła, w ogóle do czego służą te właśnie maszyny? To jest do szycia maszyna i do montowania. Poszczególne Geppert zdecydowanie woli bezpośredni kontakt ze słuchaczami, aniżeli tworzenie w studiu nagraniowym. Dowodem na to może być fakt, że w ciągu 30 lat działalności scenicznej dała ponad 3000 recitali i koncertów, a każdy z nich to misternie przygotowany spektakl. Preferuje własny recital jako najlepszą formę kontaktu z publicznością. W swojej działalności artystycznej dała około 3000 recitali na żywo.
Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Kwileckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Podstawowej w Lboszu na koncercie, który jest spełnieniem marzeń wielu z nas. Koncert ten będzie dzisiaj przepełniony licznymi wzruszeniami, różnorodnymi emocjami. Pierwotnie zaplanowaliśmy, aby tą muzyczną ucztę przeżyć popijając aromatyczną kawę przy stolikach. Jednak oglądając próbę 2 godziny temu, stwierdziliśmy, że aby nie psuć atmosfery koncertu, przearanżowaliśmy tą salę wspólnie z artystami, z radą rodziców oraz pracownikami szkoły i mam nadzieję, że będziemy oglądać ten koncert w zgodzie z emocjami, jakie będą towarzyszyć nam podczas dzisiejszego koncertu. Na zaplanowaną kawę zapraszamy po koncercie, ponieważ uważamy, że będzie to doskonały moment, aby podzielić się wrażeniami. Drodzy Państwo, marzenia się spełniają. Edyta Geppert w Lboszu. Ten dzisiejszy wieczór w sali w Lboszu to był kontakt z mieszanką energii, subtelności, melancholii i humoru, jaką Edyta Geppert, jako jedyna z nielicznych śpiewających artystek, niezmiernie umie wykreować. I choć na płycie jej głos ginie nieco w rozbudowanych aranżacjach, to podczas tego koncertu była na pierwszym planie. Panie Edyto, Pani magiczny koncert przyciągnął na dzisiejszą widownię od 9-latka po 80+. Jak Pani to robi? Trudne pytanie. Staram się to, co robię, robić jak najlepiej, z wielkim szacunkiem dla każdego, kto przychodzi. I myślę, że publiczność to czuje po prostu. I to jest dla mnie ta nagroda. Cieszymy się bardzo. Wszyscy wyszli bardzo zadowoleni. Mamy pytanie kolejne. W naszym Centrum Kultury działają młode grupy teatralne, które dopiero od 2 miesięcy rozpoczęły swoją działalność. Jaką receptę dałaby Pani na ich rozwijanie talentu, ponieważ oprócz dzisiejszych piosenek znakomitą sztukę aktorską Pani przedstawiła na scenie. Czy mogłaby Pani coś poradzić młodym adeptom amatorskiej sceny? To jest bardzo trudne, proszę mi wierzyć, dlatego że oczywiście potrzebny jest ktoś, kto nam pomaga rozwijać się, ale bardzo łatwo jest też wpaść pod nieodpowiednie, że tak powiem, skrzydła i pójść w bardzo złym kierunku. Także myślę, że taki kompas jakiś trzeba mieć w sobie i realizować swoją wizję świata i swoją wizję tego, co chce śpiewać i którędy, jaką drogą chcę pójść. Jest to bardzo trudne, wiem coś na ten temat, ale jeżeli już tę drogę swoją się osiągnie, to jest ogromna satysfakcja i takie szczęście, że robię to, co chcę robić naprawdę i to, co mnie cieszy.
No myślę po prostu, że wiara w siebie i słuchanie własnego głosu. Gdzie będzie można Panią w najbliższym czasie jeszcze usłyszeć? Oj, bardzo, bardzo dużo koncertuję. Myślę, że może taką jedyną wskazówkę, najogólniejszą, na mojej stronie internetowej jest zawsze jakiś czas przed koncertami spis koncertu, gdzie występuję, albo nie wiem, tam można się dowiedzieć o jakiejś innej formie informacji. Ja nie bardzo się tym interesuję do końca, ale na pewno moja strona jest tutaj dobrym wskazówką dobrą. Dziękujemy bardzo serdecznie, że przyjęła Pani zaproszenie na nasz koncert i że mogliśmy uczestniczyć wspólnie z Panią w wielkim święcie duchowym. Także bardzo serdecznie dziękujemy, że do nas Pani przyjechała. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu również dziękuję.